pierwszej Księdze Mojżeszowej, w trzecim rozdziale, pierwszym wersecie czytamy takie słowa. A wąż był przebieglejszy niż wszystkie inne zwierzęta polne, które uczynił Jahwe Bóg. Powiedział on do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie możecie jeść z żadnego drzewa ogrodu? Dosłownie jest tam powiedziane, czy nie możecie jeść z każdego drzewa ogrodu. Zobaczcie, ciekawa jest strategia węża, który tu mówi. Kładzie on zupełnie inny akcent niż to, co Bóg powiedział. Bóg powiedział, nie możesz jeść z jednego drzewa ogrodu. Podczas gdy wąż przychodzi i mówi, że nie możecie z żadnego albo nie możecie ze wszystkich drzew jeść. Nie mówi, że z jednego, ale że już nie możecie ze wszystkich. Ten rozkład, niby jest to prawda, ale akcent jest zupełnie inny. I zobaczcie, że podobnie jest czasem z rodzicami, gdy rodzic mówi, masz być w domu o 22 do swojego nastoletniego dziecka. I co to dziecko często mówi? A, to mi już niczego nie wolno. Jeżeli tej jednej rzeczy, czy jedną rzecz muszę zrobić, czy nie wolno mi zostać po 22, to już niczego mi nie wolno. Ale dlaczego rodzic mówi, że chce, aby dziecko wróciło przed 22? Nie żeby zabrać przyjemność temu dziecku, ale ze względu na jego bezpieczeństwo, ze względu na miłość swoją do dziecka, stawia ten pewien zakaz. I podobnie jest z Bogiem. Bóg jako rodzic, jako nasz Stwórca wie najlepiej, co jest dla nas dobre i dlatego też mówi, co powinniśmy robić, czego nie powinniśmy robić. On jest takim kochającym rodzicem. I weźmy na przykład taki seks. Niektórzy mówią, o, Bóg zabrania robić różnych rzeczy. Bóg jest przeciwko przyjemności. Bóg nie chce, żebyśmy mieli seks. Bóg nie chce tej przyjemności. Ale tak naprawdę Bóg chce, abyśmy mieli seks. Kto stworzył właśnie seks? Jak nie Bóg. To Bóg uczynił i On uczynił przyjemność. Ale też jako Stwórca wie, w jakich ramach powinien On być praktykowany. Wewnątrz małżeństwa. I to nie jest, że niczego mi nie wolno, ale właśnie, że wolno mi i Bóg, który jest projektantem, Bóg, który jest Stwórcą tego, mówi, jak najlepiej używać, żeby to przynosiło dobro, a nie szkodę, a nie zło. Dlatego pamiętajmy, strategią szatana jest właśnie może nie kłamanie do końca, ale czasem nawet drobna zmiana akcentu i przez to właśnie ten rodzi się wewnętrzny bunt. To już mi niczego nie wolno, podczas gdy Bóg jak dobry rodzic chce dla ciebie jak najlepiej i On chce, abyś wykorzystywał to, co On stworzył, zgodnie z zaleceniem, tak, aby to przynosiło Tobie dobro. Dlatego też dziękujmy Bogu i patrzmy na Niego nie jako kosmicznego nadzorcę, który chce zabierać Ci wszelkie przyjemności, ale jako na Tego, który stworzył te przyjemności, stworzył to piękno dookoła i wie, co robić, żeby jak najbardziej i jak najlepiej z tego korzystać.